będzie działo dopiero, ponieważ zagramy masywny półfinał, pierwszy półfinał pomiędzy Olafem i Kubusiem, który będzie sędziował pan z Radomia. Dokładnie. Wszyscy zasady po tylu grach to już znają. Ja tylko przypomnę, żeby polubić ten film i zasubskrybować mój kanał, żeby były fajne zasięgi. Więc przechodzimy do papieru, kamienia, nożyc, ale źle powiedziałem, ale trudno. Tak. 3, 4. Dobra, to zaczynam od 3 chwili na flow. Jo! Easy! Co za wariat! Czego do czerni było pięknie. Parkowe triki. Dyskwalifikacja. Nie. Sędzia nie przypomniał zasad. Holy shit. Ała. Backside precision. Dawaj flarę. A mogę? Ej, w sumie. Ej, patrzcie, jak gramy na tej przeszkodzie, to może założyć... Tak, może założyć. Flarę? 3 chile, a flara? Ale nie może być flary. Ale to na YouTube, ale... Ej, ale to jest streetowe, bo to jest streetowa przeszkoda w sumie. Dokładnie, stary. Tak jest, może być. Ja i tak zadaję backside precision. Utrzymujemy streetowy content. Ja do ciśnienia zadałem takich tricków jak 3 chile, 3 whipy, bar whipy stąd już. Ej, ale jakby zadał flary, to było śmiesznie. Jo! Right. No precision. Dobra. To ja robię to. Miało nie być parkowy. Nie miało być parkowy stół. Nie miało, że no, co to? Jezu, po prostu się przyjechał. Ja nie mogę, no. Dobra, biorę rebound. Biorę rebound. Dobra, zaliczamy. Dobra, to zadaję 2 whipy do lipo. Widziałem. Nie, 2 whipy. Połowę, 2 whipy. Nie, więcej niż 2 obroty dekiem to już park jest. Więcej niż jeden obrót. Równie dobrze baterkapa mógłby walnąć. Ej, ale to Bri nie jest parkowy, bo robi tylko jeden obrót. No w sumie. O, czyli Bri może zadać. I obrotu dekiem. Dobra, no, masz cały test. To jest flat, to w ogóle nawet nie jest ani street, ani park, to jest flat. Backside over 50 do whipa. Jo. Czyściutko. Nie robię. Jeszcze raz 2 whipy do front lipa. Front side over 50. Yo, zrobił. Dobra. Jeszcze raz zadaję 2 whipy do front lipa. Rido. Dobra. Roundboard 2-7 transfer za piramidę. Co za wariat. Tylko podkreślić, że ze wszystkich transferów ten był chyba najwyższy. Spróbuję! Wow! O ty w mordę! Dobra, na okrągłej rurze w dół, heel back lipuj. Siedzik.
kto dzwoni. Pozdrawiam mamę. Shit! 2-1. Bar front 50 bar na okrągłym mainframe. Tak, tak. Teraz 2-2. Dobra, ja będę na murku zadawał front Smitha do finger whip. Jest. Jest, siedzi. Jest 3-2 dla Jeduta. A fibl do heela na tym małym pyrtku na boksie. Dobra. Ty robił! Tak, no, a to chodzi o stary, dokładnie. Dobrze! Lol! To miał być fibl? Tak, to miał być fibl, zajebiście. Tak, to miał być. 3-3! Zadaję na murku backside nose blanta. Yo! Ale mocny, mocny, naprawdę mocny. Próbujemy! Cholera! 4-3. Front crux na iframe. Dół. Na okrągłej! Yo! O kurcze! 4-4. Jak robisz kruksy, to musisz się tak ślizgnąć w rurę. Okay. Słuszna uwaga, tak. Słuszna uwaga, tak. Słuszna uwaga. Max studiuje dziennikarstwo na kulu. Bardzo słuszna uwaga. Pan słuszna instruktor, uwaga. Tak? Tak, tak, tak. 4-4. Czekaj, pomyślę sobie na spokojnie. Zadaję 2 hile do backlipa. Jaki kraj, taki jeden gagaliana. Co jest? Yeah! Jezu Chryste! Stary! Ja przeszedłem! O! Dupę! O! Kurczę, blaszcz! Pograłem! Dziękuję! 5-4! Co jest? Nie robię tego nawet. Tylko nie... Weź, weź, nagraj. Sorry. A jest gra o trzecie miejsce? Poga. Tylko nagrałeś? Tak. Poga. Odjechany, jest normalnie. Normalnie zrobił. Normalnie, no, nie spadł mi nogi nawet. 4. Dziękuję. Była bez mega dobra gierka. Aj, co ja roku stary to tak. No nie, wtedy nie było półfinału. No nie, wtedy to z Marcelem od razu. Ale też 5-4. Ej, pokaż ktoś te 2 kile. Ostro. Ja nie wiem co powiedzieć w ogóle na koniec. Ja bym tutaj... Wszystkich zatkało. Jak widzicie, każdy się trzyma za głowę. To szok. Szok i niedowierzanie. JD. Dziękuję. Dziękuję, chłopaki. Dziękuję. Olaf! Chcesz coś powiedzieć na koniec? Nie, ja nic nie chcę mówić. Nie chcę nic mówić. Ale nie, ale naprawdę. JD zrobił taki progres w tym roku, że szkoda gadać. Naprawdę szacun. No i co? Dzięki! Jest koniec? No. Wracasz do Sosnowca. No tak. Dobra. Widzimy się w kolejnym półfinale.